czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzek i zapraszam na kolejny odcinek z serii Total War Arena. Gramy dzisiaj na szóstkach i pomęczymy sobie trochę pieski. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dawno nie wykorzystywałem ich w ogóle, no kiedy ja pieskami grałem, no naprawdę. Był jakiś tam taki odcinek jeden, specjalnie pieskom poświęcony, on tam się nazywał Ogary Bitewne czy coś w tym stylu. Ale ogólnie, no to jednak... No rzadko korzystam z tych jednostek, no i właściwie spotyka je się też stosunkowo niezbyt często. No nie jest to z całą pewnością trzon armii. Gramy na budyce, no i chciałem właśnie tak właściwie... No okej, standard. Ktoś mi mówił, że to się nie pojawia na wyższych tierach. No to nieprawda, bo kiedyś na wyższych też parę razy spotkałem, także... Także to jeden karabin. Ale do rzeczy. Mianowicie ktoś, podczas ostatniego odcinka z Grecji, albo ostatniego, albo jeszcze jakiegoś wcześniejszego, był taki dylemat. Mianowicie walczyłem Grekami, psy we mnie wpadły, ja zrobiłem uderzenie tarczą, jeszcze jakieś pchnięcie włóczniami czy coś, no i to nic nie dało, pieskom nie zadało damage'a. I właśnie pytałem was, no jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy. No i tam były dwa komentarze, które no oba właściwie były prawdziwe, ale no... Nie wyjaśniały całościowo sprawy. Jeden mówił, że jest specjalna umiejętność na budyce, która sprawia, że pieski nie dostają. A drugi mówił, że jeżeli psiarczyki nie walczą w zwarciu, no to pieski nie dostają. Oczywiście mogłem coś przekręcić, ale wydaje mi się, że to właśnie tak te komentarze brzmiały. No i oba są prawdziwe, tylko je trzeba tak jakby te komentarze do kupy zlepić. Mianowicie umiejętność zasadzka sprawia, że właśnie tak jak tenże drugi komentarz mówił... Okej, mamy pieski, oszczepy się przydadzą. Ja w sumie powinienem iść na pierwszą linię. Że jeżeli odpalimy zasadzkę, pieski puścimy do walki, a psiarczyki pozostaną poza walką, no to wówczas pieski nie obrywają właśnie jakichś obrażeń. Obrażeń. O, Arta. Dobra, ja bym się stąd zmył, jednak się tymi pieskami zajął. Nie obrywają obrażeń w walce, właśnie od uderzeń tarczą, od jakichś pchnięć, cięć, coś tam. Także to jest całkiem fajne, trzeba przyznać. No dobra, gdzie jest przeciwnik, powiem szczerze? Oni wszyscy się do kanionu ładowali, czy jak? Okej. No i to jest właśnie, no zresztą już mówiłem, że to jest całkiem fajne. Zobaczymy, jak to w praktyce działa. Nie wiem, kiedy to się pojawiło, szczerze mówiąc. Czy przy tych zmianach, jakie były na budyce, czy jakoś później. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jakoś mi zupełnie to umknęło. Dobra, tam mamy ciężką artę, więc może pomyślmy na to artę. Aha. Dobra. I to GG, to jest chyba GG. No, tak. Chyba, że kawa się, co? Nie mamy kawy. Chyba. Mamy, ale ona nie zamierza się cofać. Okej, okay. GG. No, czyli oni wszyscy poszli tędy naokoło. Zabić wszystkich! No nie, no wątpię, żebyśmy się zdołali wycofać. Nawet nie spojrzałem za plecy, czy tam ktoś jest. Można się było tego domyślić, nie jak. Ale no, widziałem jakieś tam światełka w kanionie, że tak powiem. I byłem pewien, że jednak jest sporo przeciwników tam. A tu niespodzianka. Nic, lecimy. Kawa też no, za szybko się nie przemieszcza, oni coraz szybciej kapują, także nie, no to jest chyba pozamiatane. No cóż, ciekawa bitwa na samym początku. Base piszą. Kto to napisał? Już za późno. Jak zaczęli kapować, to się zorientowałem, że jest za późno. Jak sobie zdałem sprawę, że nie mamy właściwie żadnej kawalerii. Ta, no właśnie. No nie spojrzałem, ile mamy kawalerii. Mogłem siedzieć gdzieś z tyłu. Jak każdy inny z tego grona 10 graczy. No ale tak to bywa. Dobra, no w takim razie odpalimy jeszcze raz. Ja nawet nie walczyłem w tej bitwie, nie? Można było lecieć chociaż na tą artę sobie pobiegać. I coś tam stoczyć, jakieś starcie. No co jest? Dobra, chyba nam się budyka zbugowała.
Więc weźmiemy wercyka. Łucznicy! Również na pieskach. Ja na siódemkach piesków chyba nie mam. No nie, na pewno nie. Dajmy im to. Zobaczcie, czy budyka nie... Nie, no budyka jest dalej zbugowana, okej. Okay. Dobra, to odpalimy wercykiem. Walczcie z domem w sercu i z ostrzem w dłoni! Zobaczymy. Jak tym razem nam pójdzie? No, tym razem może zostaniemy w obozie, bo to... Nie, no to było... Znaczy, to był nasz błąd, nie? W sumie można się było domyślić, że przeciwnicy... O, dobra, nieważne. Że przeciwnicy tamtędy idą. Ale jakoś byłem pewien, że są w kanionie. No właśnie. Kurde, jak to trzeba wszędzie patrzeć. I wydawało mi się, że ktoś jednak poszedł tą lewą stroną. No bo tak, jak zaczynałem grę, wszedłem do lasu. Oszczepy i legioniści szli tym takim... No, jak jest las, tam wyżej jest ten. Taka skarpa jakby, nie? I oni szli tą skarpą. A ja lasem, nie? Znaczy, tylko oszczepy szły skarpą, więc myślałem, że legioniści poszli po prostu naokoło. No dobra, mniejsza z tym. Widocznie nie poszli. Dobra, tym razem las teutoburski, zobaczymy. No ja wercyka lubię, naprawdę. Wszystko oczywiście ze względu na podpalenie. Tylko u niego już chyba nie będzie tego, że... No, znaczy na pewno nie będzie tego, że no, pieski jak się rzuci do boju, to one będą już dostawały uderzenia tarczą i tak dalej. No właśnie to chciałem wypróbować na budyce. A tu nic z tego. Jakąś artę mamy. Sporo piechoty. Dogskill Archers. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Zanim ja dobiegnę do łuczników, to już mnie wystrzelają. Zapewne. No chyba, że będą zupełnie niebronieni. Ale i tak myślę, że na wercyku miałbym problem z dogonieniem łuków. My łuczników to wcale nie mamy jakoś strasznie dużo, nie? Tu jeden gość ma dwa razy hoplitów, raz łuki. Muszę kiedyś właśnie pograć jakimiś takimi kombami dziwnymi, typu dwa razy piechota, raz łuki, dwa razy łuki, raz piechota. Pierwsza krew dla wroga! To mi ludzie pisali właśnie, jak narzekałem, że nikt łuczników nie broni, żebym sobie wziął jeden oddział piechoty i żebym się bronił, nie? Okej, okay. Na barbarzyńcach to bez sensu, no bo... Piechota średnio sobie radzi z obroną czegokolwiek. Chyba, że pieski by wziąć, nie? I bronić przed jakąś szarżą kawalerii. Łucznicy ostrożnie. Oszczepy, łuki. Dobra, jeden oddział tu pośle, żeby złapał flagę. Może się uda to zrobić. Może ci nasi łucznicy zdołają wystrzelać ich łuczników, no na to liczę, nie? No macie panowie, czysty. Aha, oni się wycofali, no dobra. Zresztą to są barbarzyńskie łuki, no dobra, czyli w sumie to samo. No oni też nie zamierzają atakować, widzę. Mają sporo falangi. Kurde, pierwszy raz w życiu widzę takie taktyczne granie, że tu jedną falangę wysłał, tam drugą, tu pewnie gdzieś jakaś trzecia, oni stoją na wzgórzu. Kurde, jakbym grał w jakiegoś innego Total War'a. Jakby to nie było 10 graczy, tylko jeden, serio. Takie mam odczucia. Do boju! Bez litości! No, pieski już lecą, więc nie wiem. Walczyć!
odłożyć ogień! Przyjmujemy! Walka trwa! Zobaczymy. Bój wzywa! Śmierć poczeka! Walczcie ze mną! Dalej ku chwale! Kurde, ale rzeźnia. Zaraz zdrautujemy jakiś oddział. No patrzcie na to, ja tu jestem sam, nie? Po prostu... Kurde. Chwała czeka! Zmasakrowałem psy, zmasakrowałem kawę. A ci łucznicy trochę mi pomogli, to się nie da ukryć. Zaraz, zaraz. Czy to jest dwóch graczy? Nie, to jest jeden na psach. Dobra, to kawy tak mocno nie zmasakrowałem, powiem szczerze. Oni jednak odpalili przysięgę wytrwałości, no. Ale coś tam trochę dostali. No dobra. No... Wyjścia innego nie było, bo gdybym tutaj nie przyjął tej kawalerii i się wycofał, to łucznicy by zostali rozjechani najprawdopodobniej, nie? No mamy przewagę, więc w sumie bardzo prawdopodobne, że to wygramy. Okej, no nic, wychodzimy na razie z bitwy. Zrobiłem w sumie, myślę, że całkiem niezłą robotę. No to oczywiście kawa na przysiędze wytrwałości była, to można było się z tego wycofywać, ale trudno. Dobra, weźmy sobie jeszcze tą budykę nieszczęsną. I spróbujmy jeszcze raz, może tym razem będzie z czym walczyć i z kim. Zobaczymy. O! 2 sekundy już znalazło. No to jest w arenie jednak całkiem fajne, nie? W CS-ie prawdopodobnie jest zdecydowanie więcej graczy, a wyszukuje znacznie dłużej. Znaczy, pomijam fakt, że w CS-ie są rangi i tak dalej, to wiadomo, że to się tam tak jakby na grupy dzieli to wyszukiwanie. No ale to w dalszym ciągu nie zmienia faktu, nie? W CS-ie czekasz 2-3 minuty, a tutaj masz kurde 2 sekundy i po robocie. Okej. Okay. Nie no, ja to wracam do barbarzyńców. Sierpy teraz będą miecze, na pewno te miecze sobie musimy poulepszać na kolejne poziomy. Naprawdę, no Grecją nie gra mi się szczególnie dobrze. Ja hoplitów kiedyś tam może lubiłem, ale... Ale nigdy nie byłem wielkim fanem, naprawdę miałem bardzo długą przerwę, dlatego no... Hoplitami mi nie idzie zupełnie. Falangę, no falanga też już idzie w takim razie w odstawkę. Jakby nie było. Znaczy jeszcze kiedyś wrócimy, to na 100%. Spróbuję nabić jednak na tych hoplitach ten siódmy tier, żeby sobie pograć trochę falangą. No ale widzicie sami, no nie jestem wielkim fanem, nie jestem specjalistą, no i chyba szkoda się męczyć. A psy nie są może jakieś super mocne, ale od razu mi się nimi lepiej gra. A że też kiedyś ja w zamkniętej becie barbarzyńców nie ruszałem w ogóle. W ogóle nie. Ani razu chyba nie zagrałem. Znaczy może raz kawalerią zagrałem na samym początku gdzieś. Ale tak oto nie ruszałem ich kompletnie nic, nie? Także to jest ciekawe. No i oczywiście Kartagina jeszcze zostaje w mocy, tak jakby. Niedługo sobie jakoś słoniami pogramy. Też trzeba by wbić na wyższy level. No i oczywiście piechotą. Te 9 też trzeba by w końcu nabić na 10. Pójdziemy sobie tutaj. Mamy sporo arty, tylko że częściowo jest... Częściowo... O! Patrzcie, mamy 2 na ciężkiej i 1 na lekkiej. To arty jest sporo. To jest najlepsza pozycja dla arty w tym, na Rubikonie. To jest moja zdecydowanie ulubiona miejscówka. Zająć obóz lub zabić wszystkich! Szybko! Ktoś napisał, żeby nie przekraczać rzeki. Close the gap. Nie wiem dlaczego gap z dużej litery. Gap? Bo dziura szpara to gap. Chyba przez P, nie? Nie wiem, pamiętam. Dobra, sierpy już nadchodzą. 6 tiery. One mnie mogą wykosić. Tam są kolejne sierpy. Sporo barbarzyńców na tej mapce. Jeszcze więcej sierpów. Pierwsza krew jest nasza!
O, co? Dobra. Wow. To ciekawe. Zostawię jeden oddział, niech on tutaj trzyma flagę, bo warto wiedzieć po prostu, co się tam będzie działo. Ci Rzymianie najdą to, żebyśmy byli na to przygotowani. No to było bezsensowne kompletnie, ale mniejsza z tym. To co lubi. No i oczywiście jeszcze będzie tutaj tak jakby przewaga psychologiczna. Flaga jest podniesiona, więc będą widzieć, że coś tam jeszcze jest. Poza polem widzenia! No nie mówcie, że oni się wszyscy teraz wycofają, jak chcę pieska. Dobra, wycofajmy te pieski, naprawdę. Jesteśmy atakowani! Wycofajmy pieski i się zmywamy. Tam są jeszcze łucznicy. No, przykryli nas ilością, co tu dużo mówić, nie? Pieski praktycznie wszystkie stracone, więc no, trochę szkoda. Ale z sierpami to ja nie miałem... O, kawa ich dojechała, to ładnie. Nie wygramy tego, nie wygramy. Arta leży. Dobra, wycofajmy się i tyle. Zajmujemy obóz wroga! Arta leży, no trudno. Tu kawa powinna tych łuczników dojechać. Zajmujemy niby obóz wroga, ale to widzę, że... Tylko, że mamy sporą przewagę w punktach, nie wiem jakim cudem. No tutaj straty trochę poszły, nie? Ale bez przesady. Jakby nas gonili, to jednak pośle tam oddział piesków. Dobra, nie. Musimy się wycofać jednak do obozu. Tu lekka arta jeszcze. No, liczbowo to nas tu strasznie, po prostu. Musimy bronić naszego obozu! Dobra, nie, wróć do nogi. Nie ma sensu im tu chyba pomagać. Chociaż tu są sierpy niby. No może będziemy kontrolować w sumie. Że no ja z sierpami nie wygram ni choroby. Jeszcze jeden na jeden może. O, ta pieski bym rzucił, okrążyłbym jakoś i tyle. A tutaj tak, są sierpy, Rzymianie, jeszcze łuki. Jeszcze więcej sierpów, nie? O, dobra. Krują. Ja od łuków będę strasznie obrywał. Spróbujmy jednak. Kurde, dużo tego jest. Już sierpy wracają. Nie ma sensu. Jest ich tu za dużo zdecydowanie. O kurde, lekko arty dojechali. Dużo ich, naprawdę. Sierpy się wycofują. No i słusznie w sumie, kapujemy. O kurde, to ciekawe. Jak ich zamknęli tam. Jeden oddział. No nie, no bez sensu im pomagać. Lecę za tymi sierpami. O, tam pieski. To mało co zrobiłem w sumie. Jakieś punkty za spota. No wiecie co, może pójdziemy do obozu? Pomożemy w kapowaniu, ale chyba nie zdążę tam w ogóle dojść. No bo tam walka się niby toczy, ale... No się nie dekapuje oczywiście. O! Okej, ale nie wiem z czego... Aha, bo łucznicy chyba coś strzelili. No, garstka łuczników dekapowała. Proce. Dobra, spróbujemy wyjść na plecy.
Zobaczcie, jaką mamy masakryczną przewagę, jeżeli chodzi o punkty. Nie wiem, skąd to się wzięło, szczerze mówiąc. Ci legioniści to wygrali. Jakim? A bo to jest Sulla. Jeszcze kawaleria wjechała na to, co ciekawe. A Sierbów nie dogoni, nie? No, gość się rozdzielił. To sobie pobiegam po mapie co najwyżej. No bo dogonić to nie da rady raczej, nie? Bez litości! Próbujemy posłać pieski za nimi. Dobra. Zmasakrujmy. Pięknie. O, dawać tutaj pieski. Że nie mam szarży, ale to nic, pieski mają. GG zresztą. O, tu. Uu. O, na plecy szarża weszła. Dobra, no. Mamy wygrane. Niewiele tu miałem do roboty. Tam nie bardzo szło powalczyć, bo jednak z sierpami ciężko byłoby z sierpami wygrać. Jeszcze tak jak mówię, jeden na jeden to okej, ale tam jeszcze rzymscy legioniści byli. Ci nasi sierpownicy to się w sumie wycofali. No, tu jest nasz sierpownik, on też w sumie niewiele zrobił. Jeszcze ktoś przeżył? O, tam coś jeszcze jest. A jeszcze będzie dekapował, naprawdę. Dobra, GG. Sprawnie, naprawdę od samego początku mieliśmy coraz większą przewagę w punktach, nie? To tylko rosło. Dobra, no ostatnio mówiliście, że mam złą pasę, no to teraz się odkuwamy. Dobra, mamy zwycięstwo. To budynka znowu zbugowana? No, ambiorek do piesków nie będzie za bardzo pasował, przypuszczam. No, budyka znowu, kurde, się zbugowała, no. Dobra, nic, kończymy na dzisiaj odcinek. O, aha, tylko że muszę wydać wolne punkty doświadczenia, więc to chyba nie ma sensu. No dobra, odbugowała się budyka. O, i teraz już nie muszę wydawać wolnych punktów doświadczenia, no i właśnie o to chodzi. Odblokowujemy. Jakieś ulepszenia, zwiększył atak zwarcia, obrażenie broni białej. No cóż, będziemy skuteczniejsi w walce, jakby nie patrzeć. No i po prostu jedziemy teraz na siódmy tier i zobaczymy, jak na tych siódemkach sobie pieski będą radzić. A póki co, dziękuję wam w takim razie bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.